Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Witam Was na lekcji czwartej. Dzisiaj będzie lekcja nieco dłuższa i trochę trudniejsza. Będą działania na ułamkach i pod koniec zajęć powiem sobie, co to jest zamiana ułamka okresowego na zwykły. Jak tego dokonać, jak to zrobić i pokażemy to na przykładach. Zanim zaczniemy sobie mówić, jak wyglądają działania na ułamkach, przypomnijmy sobie, co to jest ułamek. Ułamek zwykły. Może najpierw weźmy sobie jakiś ciekawy kolor, na przykład taki. Zapiszmy sobie ułamek zwykły. Ułamek zwykły. Co to będzie? Ja go zapiszę w tej postaci. To jest A przez B. To jest nasz ułamek zwykły. I co jest czym w tym zapisie? To, co jest u góry, to jest nasz licznik. Licznik. To, co jest na dole, to jest nasz mianownik. Mianownik. A to, co jest między nimi, czyli ta kreska, to jest kreska ułamkowa. Jeśli już wiemy, czym jest ułamek zwykły, to pokażmy, jak możemy na tym ułamku działać. To zacznijmy od chyba najprostszego działania. Najprostszym działaniem według mnie jest mnożenie ułamku. Zmieńmy sobie kolor, niech będzie żółty. Czyli tak, weźmy sobie, pomnóżmy na przykład 2 trzecie razy 5 siódmych. Ile to wyjdzie? Żeby pomnożyć dwa ułamki ze sobą, to musimy licznik z licznikiem pomnożyć i mianownik z mianownikiem, czyli będziemy mieli 2 razy 5 podzielić przez 3 razy 7. 2 razy 5 daje nam 10, a 3 razy 7 daje nam 21. Czyli wynikiem mnożenia 2 trzecich i 5 siódmych to jest 10 dwudziestych pierwszych. Kolejnym działaniem, może jeszcze pokażę jakiś przykład. Na przykład pomnóżmy sobie 7 dziewiątych razy 3, powiedzmy, 21. W tym wypadku możemy sobie troszkę uprościć życie, bo zanim pomnożymy, to co się da, to skrócimy. Jak możemy skracać? Możemy skracać w jednym pionie, czyli na przykład jakby się dało 7 z 9, niestety się nie da, albo możemy na ukos skracać, czyli 7 z 21 albo 3 z 9. Zauważmy, że 3 z 9 da się skrócić, bo wyjdzie nam tak. Jak podzielimy przez 3 tu i tu, no tutaj będziemy mieli 1, a 9 podzielić na 3 daje nam 3. I tak samo zobaczmy, że da się skrócić 7 z 21, to zmienimy kolor, powiedzmy na ten. Zauważmy, że 7 i 21 dadzą się podzielić przez 7, czyli 7 podzielić na 7 daje 1, 21 podzielić na 7 daje nam 3. Co dostaniemy w rezultacie? W rezultacie dostaniemy 1 trzecią razy 1 trzecia, no bo tu została 1 trzecia i tu też została 1 trzecia. 1 trzecia razy 1 trzecia to jest 1 razy 1, czyli 1 przez 3 razy 3, czyli 9. Czyli 7 dziewiątych razy, tutaj mieliśmy 3 dwudzieste pierwsze, daje nam 1 dziewiątą. No sprawdźmy, czy to jest zgodne z prawdą, czy to samo by nam wyszło, jakbyśmy liczyli metodę, podobnie jak liczyłem pierwszy przykład, czyli po prostu mnożąc od razu licznik z licznikiem. Czyli jeszcze raz sobie przepiszmy 7 dziewiątych razy 3 dwudzieste pierwsze. No to sobie pomnóżmy. 7 razy 3 daje nam 21, 9 razy 21, a zapiszmy, że to jest tak, 9 razy 21. 9 razy 21, możemy sobie to policzyć w głowie, to jest 189, czyli będzie 21 189, no ale w zasadzie nawet nie mnożąc, od razu możemy zauważyć, że nam się skróci tutaj 21 i tutaj 21 i tu zostanie 1, a tu zostaje po prostu 9 i to będzie 1 dziewiąta. Faktycznie też wychodzi to samo, czyli ten wynik i ten wynik są takie same. Czyli jeśli widzimy, że coś się skraca, to od razu skracamy. Możemy skracać na ukos albo pionowo, czyli w jednym ułamku i w drugim. I tyle w zasadzie. Czyli tak wygląda mnożenie. Teraz przejdźmy. Aha, jeszcze co to jest ważne, co trzeba powiedzieć. Cały czas obowiązuje nas zasada pamiętaj cholero, nie dziel przez zero. Czyli zawsze to, co jest w mianowniku, to, co jest na dole, nie może być zerem. Czyli to musi być różne od zera i to też musi być różne od zera. Czyli w tym wypadku nasze mianowniki
muszą być różne od zera. U nas są różne od zera, bo 3 jest różne od zera i 7 jest różne od zera. Po co o tym mówię? Bo jakbyśmy mieli na przykład zadanie typu, powiedzmy, nie wiem, 2 przez x razy 3 przez 2x plus 2. Jakbyśmy mieli takie działanie, to przy takim działaniu byśmy musieli na początku zrobić założenia, że jeden mianownik, czyli to, jest różny od zera i drugi mianownik, czyli to, musiałoby być różne od zera. Czyli innymi słowy, x musiałoby być różne od zera i 2x plus 2 musiałoby być różne od zera. Co to znaczy? To jeszcze można rozpisać, bo to będzie wtedy tak, że 2x musiałoby być różne od minus 2, bo tą dwójkę przenieśliśmy na drugą stronę. Gdybyśmy sobie podzielili stronami przez 2, byśmy mieli, że x jest różne od minus 1, bo jak podzielimy na 2 stronami. Czyli byłyby takie założenia, że x nie może być minus 1 i x nie może być 0. Ale to o tym będziemy mówić jeszcze w kolejnych lekcjach. Dzisiaj tylko tak wspomniałem. O tej zasadzie, pamiętaj, cholera o niedziel przez 0, będziemy mówić przy działaniach chociażby przy funkcji wymiernej. Kolejnym ważnym działaniem jest dzielenie. Mówiliśmy już o mnożeniu, teraz będzie dzielenie. No to sobie podzielmy dwa ułamki. Weźmy na przykład 2 siódme, podzielmy przez powiedzmy 3 ósme. Jak wykonać takie działanie? Tutaj przypomnijmy sobie taką zasadę, może się już gdzieś spotkaliście w szkole. Dzielenie to jest to samo co mnożenie przez odwrotność. Czyli my takie oddzielenie możemy zapisać, że to jest to samo co 2 siódme razy 8 trzecich. Czyli odwrotność 3 ósmych, 8 trzecich. Czyli dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność. I o tym pamiętajmy, bo to się bardzo często przydaje. No i zobaczmy, że takie coś jest już dla nas banalne, bo my wiemy, że licznik trzeba pomnożyć z licznikiem, mianownik trzeba pomnożyć z mianownikiem, czyli wyjdzie nam 2 razy 8, 16, 7 razy 3, 21, 16 21, czyli wynikiem takiego dzielenia 2 siódme podzielić na 3 ósme to jest 16 21. Tak postępujemy przy dzieleniu. To dzielenie możemy też zapisać w ten sposób, że to jest 2 siódme i dłuższa kreska ułamkowa. Dzielenie to jest zawsze kreska ułamkowa i 3 ósme. I my tą kreskę długą ułamkową możemy zlikwidować i zapiszemy, że to będzie 2 siódme razy odwrotność tego, co na dole, czyli 8 trzecich. I to samo wychodzi, czyli 16 21. 16 21. Pokażmy jeszcze jakiś inny przykład. Dostajemy zadanie tego typu, że mamy powiedzieć, ile to będzie na przykład 2 podzielić w tym wypadku przez, niech będzie 1 trzecia. Dostajemy coś takiego, no i nie wiemy, co z tym zrobić. Zauważmy, że tą długą kreskę ułamkową, czy u nas tą, możemy po prostu zapisać jako dwukropek, czyli to będzie 2 podzielić na 1 trzecią. 1 trzecią. No i my sobie powiedzieliśmy wcześniej, że dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli to będzie 2 razy odwrotność 1 trzeciej, to jest 3, to są 3 pierwsze. I teraz zauważmy, że 2, mówiłem na pierwszej lekcji przy działaniu na zbiorach, że 2 to jest innymi słowy 2 pierwsze. No bo 2 przez 1 to jest 2. I tu mamy razy 3 pierwsze. 2 pierwsze razy 3 pierwsze to daje nam 6 pierwszych. 6 pierwszych, czyli 6. Czyli innymi słowy, jakbyśmy podzielili 2 na 1 trzecią, dostajemy 6. To weź może jakieś inne jeszcze działanie pokażmy na dzielenie. Ile to będzie 2, albo weźmy 3, podzielić tym razem na 1 drugą. 3 podzielić na 1 drugą. No to będzie tak. 3 podzielić jako dwukropek na 1 drugą. My wiemy, że dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli to będzie 3 razy 2 pierwsze. 3 razy 2 pierwsze. 3 zamieńmy na ułamek. 3 to jest inaczej 3 pierwsze razy, tu już mamy ułamek, czyli 2 pierwsze. 3 razy 2 daje nam 6. No 1 razy 1 daje 1. Wychodzi nam też 6 w tym wypadku. No i zobaczmy, może to jest wszystko kłamstwo. Może tak nie jest. To weźmy sobie kalkulator, odpalmy na kalkulatorze to działanie. Czyli 3 podzielimy na 1 drugą. Pamiętajmy, że 1 druga to jest połowa.
Czyli jedną drugą na kalkulatorze zapiszemy w ten sposób, że to jest 0,5. No to bierzemy. Najpierw wyczyśćmy. 3 podzielimy na pół, czyli na 0,1. Ile nam wyszło? O, co ja zapisałem? Przepraszam, nie na 0,1, tylko na 0,5. 3 podzielić na 0,5, bo 0,5 to jest połowa. No i ciekawe, czy prawda, czy fałsz, jak stawiacie? Mi się wydaje, że będzie prawda. Wyszła nam szóstka, czyli to samo, co tutaj zaznaczyłem. Dobrze, jedziemy dalej. Czyli tak, powiedzieliśmy sobie, co to jest mnożenie ułamków, co to jest dzielenie ułamków, powiedzieliśmy, czym jest licznik, czym jest mianownik, czym jest kreska ułamkowa. Przyszła teraz pora na dodawanie i odejmowanie ułamków i te działania sprawiają czasami nam problem. O co tu się rozchodzi? Żeby dodać bądź odjąć dwa ułamki, musimy mieć wspólny mianownik. Czyli to, co jest na dole, musi być wspólne. No i czasami się zdarza tak, że nie mamy wspólnego mianownika, to wtedy ułamek musimy sprowadzić do tego wspólnego mianownika. Jak tego dokonać? No to już pokazujemy. Weźmy może taki banalny przykład najpierw, żeby mianowniki były wspólne. Czyli weźmy na przykład, że 2/3 dodajemy do 7/3. I jak mamy dodawanie ułamków o wspólnym mianowniku, czyli to i to jest takie samo w obu przypadkach, to wtedy co robimy? Wspólny mianownik przepisujemy, zostaje ten sam, ta sama liczba zostaje i dodajemy 2 do 7, czyli 9. 2 do 7, czyli 9. Mamy 9/3. Nie trzeba być wielkim matematykiem, żeby zauważyć, że 9/3 to jest inaczej, to są inaczej 3/1. 9/3 to są 3/1, czyli 3. Czyli 2/3 dodać 7/3 daje nam 3. No zgoda, można powiedzieć, że banalne. To jeszcze pokażmy, że równie banalnie jest z odejmowaniem. Czyli na przykład weźmy, niech będzie 7, a niech też 3, odjąć te 2/3. 7/3 odjąć 2/3. Ile to będzie? No mamy znowu wspólny mianownik, czyli to i to jest wspólne, czyli przepisujemy wspólny mianownik. No i od 7 odejmujemy sobie 2. 7 odjąć 2 daje nam 5 i tu mamy 3 w mianowniku zostaje. 5/3 to jest wynik odejmowania od 7/3, 2/3. My to możemy zamienić na ułamek mieszany, czyli to jest 1 i 2/3. Skąd ja to wziąłem? Zobaczmy, że 3 razy 1 daje 3 plus 2 mamy 5. Ta piątka idzie do góry, a mianownik zostaje ten sam. Ok, no to było banalne, można powiedzieć, ale sobie utrudnijmy życie i teraz dodajmy i odejmijmy od siebie ułamki takie, które nie mają wspólnego mianownika, czyli niech będzie 1/3 plus 1/2. No i co z tym zrobić? Tutaj możemy łatwo zauważyć, że ten mianownik i ten mianownik są od siebie różne, czyli równość między nimi nie zachodzi. No i mamy dramat. Co dalej? W zasadzie to jest mały dramat, bo my sobie łatwo z nim poradzimy. Musimy się zastanowić po prostu, jaka liczba dzieli się bez reszty przez 3 i przez 2. Jaka liczba jednocześnie dzieli się przez 3 i przez 2? No to zazwyczaj to można intuicyjnie wskazać. No ja patrzę tak na oko. No, co się dzieli jednocześnie przez 3 i przez 2? No 6 oczywiście, bo zobaczcie, 6 podzielić na 3 to jest 2. No i 6 podzielić na 2 to jest 3, czyli wspólnym mianownikiem dla 3 i dla 2 to będzie dla 1/3 i dla 1/2 będzie 6. Będzie 6, czyli będziemy mieli dwa ułamki z 6 w mianowniku. Między nimi jest dodawanie. No teraz, co się stanie z licznikami? Zobaczmy. Żeby z 1/3 dostać ułamek, który będzie miał 6 w mianowniku, to my musimy górę i dół tak jakby pomnożyć przez 2. Tu domnażamy przez 2 i tu domnażamy przez 2. I zobacz, 1 razy 2 to jest 2, 3 razy 2 mamy 6, to już zostało. Teraz to samo pytanie zadajemy sobie przy 1/2. Co trzeba zrobić z tą 1/2, żeby dostać ułamek, który ma w mianowniku 6? No to zobacz, że tutaj trzeba pomnożyć przez 3 i tutaj trzeba pomnożyć przez 3. Czyli będziemy mieli 3/6, bo 1 razy 3 daje 3, 2 razy 3 daje 6. No to 2/6 dodać 3/6 daje nam 5/6. To jest wynik takiego działania. No ale dobra, możesz powiedzieć, no jak ja nie będę w stanie strzelić, nie będę w stanie znaleźć tej liczby, co wtedy zrobić? No to wtedy jest takie specjalne działanie matematyczne, to się nazywa NWW. NWW, jeśli dobrze pamiętam, z dwóch liczb, z liczby jakiejś A i z liczby B.
Co znaczy to działanie NWW? To jest najmniejsza wspólna wielokrotność. No, tak jakby patrzy, nasza szóstka jest zgadza się z tą definicją, bo zobaczmy, najmniejsza wspólna wielokrotność liczby 3 i 2 to jest właśnie szóstka. Wspólną zobaczmy, 2 razy 3 daje 6, 3 razy 2 daje 6. Najmniejsza wspólna wielokrotność, nie wiem jak to bardziej ja się wytłumaczę, to jest właśnie najmniejsza wspólna wielokrotność. Jak tej najmniejszej wspólnej wielokrotności szukać? No zazwyczaj się robiło, tak jak ja pamiętam w szkole, to nawet chyba było w podstawówce bodajże w szóstej klasie, jak mieliśmy dwie liczby, no w tym wypadku niech to będzie 3 i 2. 3 i 2. I robiliśmy taką kreskę i tutaj po prawej stronie wypisywaliśmy wspólne dzielniki liczby 3 i liczby 2. No akurat w tym wypadku liczba 3 i liczba 2 nie mają wspólnego dzielnika, bo to są liczby pierwsze. No to po prostu się mnoży te liczby, czyli się bierze 3 razy 2 i to jest wspólny dzielnik. Pojawia się natomiast pytanie, co zrobić, gdy w mianownikach są jakieś dwie różne liczby i my nie mamy pomysłu, jak znaleźć te liczby. Znaczy, jak znaleźć największą wspólną wielokrotność tych liczb. Załóżmy, że mamy jakiś tam ułamek, powiedzmy, niech będzie 1/15, dodać, powiedzmy, 1/3. I załóżmy, że nie mamy pomysłu, jak znaleźć wspólny mianownik, czyli w tym wypadku to będzie nasza najmniejsza wspólna wielokrotność. To co zrobić? Te mianowniki zapiszemy koło siebie, czyli będziemy mieli 15 i 3 koło siebie. Robimy kreskę taką. I tutaj po prawej stronie tej kreski zapisujemy liczby, które wspólny dzielnik 15 i 3. Jaka liczba jednocześnie dzieli i 15 i 3? No według mnie jest to 3. No i zobaczmy, faktycznie 15 podzielić na 3 daje 5, 3 podzielić na 3 daje 1. Zauważmy, że dalej już się nie da przez nic dzielić, bo piątka i jedynka są względnie pierwsze, czyli nie mają wspólnego dzielnika. I co teraz zrobić? Jak znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność? No teraz jest już banalnie, bo po prostu bierzemy sobie na ukos. Powiedzmy, 15 i 3 mnożymy ze sobą, albo 5 z trójką i mnożymy ze sobą. 5 razy 3 daje 15, 1 razy 5 też daje 15. Czyli wspólny mianownik dla ułamka, który ma 15 i trójkę, to będą ułamki z 15 w mianowniku. No i zobaczmy, 1/15 zostaje 1/15, dodać 1/3. Jak 1/3 przerobić na ułamek z 15 w mianowniku? No to zauważmy, że górę trzeba pomnożyć przez 5, czyli przez tę liczbę, i dół przez 5, czyli przez tę liczbę, czyli mamy 5 15. Czyli 1/15 dać 5 15 daje nam, znaczy nie dodać, tylko równa się 6 15. Czyli wynikiem dodawania 1/15 i 1/3 będzie 6 15 i 15 będzie najmniejszą wspólną wielokrotnością trójki i 15. Dobra, weźmy sobie teraz, tu już się skończyło miejsce, odpalmy sobie może nową kartkę. No i mamy tutaj czystą kartkę. Teraz pokażmy, że tak samo będzie przy odejmowaniu. Weźmy sobie na przykład, niech będzie 1/12, odjąć 1/16. No i zauważmy, mamy dwa różne mianowniki, nie wiemy co z nimi zrobić, zastanawiamy się co może być wspólnym mianownikiem i to jest znowu zastosujemy własność najmniejszej wspólnej wielokrotności, czyli NWW 12 i 16, czyli tych dwóch mianowników, co to będzie? Zaraz dopiszemy, co to będzie, czyli piszemy koło siebie 12, 16, tutaj kreskę i zadajemy sobie po kolei pytanie, jaka wspólna liczba dzieli 12 i 16? Na pewno jest to dwójka, no tak, 12 podzielić na 2 daje 6, 16 podzielić na 2 daje 8. Dzielimy dalej, co jednocześnie dzieli 6 i 8? No też jest to dwójka znowu, czyli tutaj mamy 3, a tutaj będzie czwórka. No i co dzieli 3 i 4? No nie ma takiej liczby, która jednocześnie dzieli i trójkę i czwórkę, czyli tutaj już nic nie mamy. No i w tym momencie możemy już banalnie ustalić tą najmniejszą wspólną wielokrotnością, bo to będzie iloczyn tej liczby i tej liczby, albo iloczyn tej liczby i tej liczby. Czyli najmniejszą wspólną wielokrotnością jest iloczyn 3 razy 16 albo 12 razy 4. Czyli zapiszmy 3 razy 16, a to się równa to samo co czterokrotność 12. 3 razy 16 daje 48 i 4 razy 12 też daje 48. Czyli NWW 12 i 16 to będzie 48.
Ósemka. No i pokażmy sobie. Czyli tak, 1/12 znaczy, przepraszam, odjąć. 1/16 to będzie to samo co coś tam przez 48 odjąć coś tam przez 48 i zastanówmy się, co tutaj ma być na miejscu coś tam. No to tak, najpierw ten ułamek. 1/12 i tutaj ma przyjść 48 w mianowniku, przez co trzeba pomnożyć 12, żeby dostać 48. No tutaj pokazaliśmy, że przez czwórkę, czyli górę też musimy przez czwórkę przemnożyć. Będzie 4 razy 1. I tutaj mamy 1 i 16. Przez to trzeba pomnożyć 16, żeby dostać 48. Przez 3, czyli tutaj będzie 3 razy 1 i tu mamy 48. Dostajemy 4, 48, odjąć 3, 48, czyli 1/48. Czyli ta zasada najmniejszej wspólnej wielokrotności także odnosi się do odejmowania ułamków. No i żeby nie było tak, że odejmowanie ułamków jest takie straszne, może się zdarzyć, że po prostu będziemy mieli łatwe ułamki z takim samym mianownikiem, na przykład 7 szóstych odjąć 5 szóstych, to jest to samo co 7 minus 5 podzielić na 6, 7 odjąć 5 to jest 2 przez 6, 2 szóste się jeszcze skrócą, czyli będzie 1 trzecia, no bo 2 jak podzielimy na 2 i 6 jak podzielimy na 2, 2 na 2 daje 1, 6 na 2 daje 3. Tak wygląda odejmowanie ułamków. Na początku lekcji wspomniałem jeszcze, że pokażemy sobie dzisiaj, jak zamieniać ułamek okresowy na ułamek zwykły. Najpierw przypomnijmy sobie, co to jest ułamek okresowy. Przykładem ułamka okresowego może być powiedzmy coś takiego. 2 przecinek, niech będzie 3, 3, 3. Zobaczcie, i ta trójka się będzie powtarzała cały czas. Czyli my to zwyczajowo zapisujemy, że to jest 2,3 w okresie. Jak taką liczbę zamienić na ułamek? Jak coś takiego zamienić na ułamek zwykły bądź niewłaściwy? Robimy taką sztuczkę. My piszemy, że ta dana liczba to będzie nasze x. To będzie nasze x. I teraz sobie patrzymy, zauważamy, że ten okres już się pojawia na pierwszym miejscu po przecinku. A, czyli po przecinku stoi jedna liczba, czyli w zasadzie wystarczy pomnożyć tak jakby tego x razy 10. Czyli mnożymy sobie razy 10. Czyli będziemy mieli, że 10x to będzie dziesięciokrotność tego, czyli będzie 2,23 i zobaczmy, że ten okres tutaj zostanie. Ta trójka tutaj zostanie, bo to jest cały czas 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, czyli to 3 tutaj nadal zostanie. I teraz zobaczmy, że tak, tutaj mamy 23 i 3 w okresie, a tutaj mamy 2 i 3 w okresie. I robimy sztuczkę, że od 10x odejmujemy x-a. Co to oznacza w praktyce? Jako 10x, czyli od tego, czyli od 23 i 3 w okresie, odejmiemy x-a, czyli to, czyli odejmiemy 2 i 3 w okresie. Co powstanie? Zostanie nam 23 odjąć 2 to jest 21. I zobaczmy, że 3 w okresie odjąć 3 w okresie to jest po prostu 0. Czyli wychodzi nam 21. No 10x odjąć x to jest 9x. Czyli 9x to jest 21. I teraz dzielimy stronami przez to, co stoi przy x, czyli przez 9. Przez 9 sobie podzielimy. No to mamy, że 1x to będzie 21 dziewiątych. 21 dziewiątych. No i sprawdźmy, czy to nie jest jakieś tam kłamstwo, czy ja sobie tego nie urządziłem, nie wymyśliłem. Pokaż, ile to będzie 21 podzielić na 9. Zobaczmy, że wychodzi 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, czyli 3 w okresie. Pokażmy jeszcze jakiś inny przykład. Może to jeszcze nie jest dokładnie zrozumiałe. Weźmy sobie, powiedzmy, mamy ułamek, taki bardzo lubiany ułamek. 0,3333. Każdy na pewno gdzieś spotka taki ułamek. My wiemy, że możemy to zapisać w ten sposób, czyli 0 i 3 w okresie. Pewnie większość z nas już wie, że to jest 1 trzecia, ale cicho, na razie tego nie wiemy. Powiedzmy, że tego póki co nie wiemy. I jak zamienić ten ułamek okresowy na ułamek zwykły, czyli taki. No to piszemy sobie, że 1x to jest właśnie nasza liczba, czyli to jest nasza liczba. Powiedzmy, zmienię kolor.
wezmę na żółty, czyli x to jest nasze 0, 33, znaczy 0 i 3 w okresie. No i tutaj sobie patrzymy, czyli ten okres pojawia się już na pierwszym miejscu po przecinku, czyli mnożymy sobie razy 10 wszystko. Czyli byśmy mieli tutaj 10x i to będzie teraz, jak pomnożymy przez 10 stronami, to nam się liczba przesuwa, wszystko nam się, przecinek przesuwa się o 1 w prawo, czyli będziemy mieli 3,3333, czyli to 3 jest w okresie. No i teraz zobaczmy. Znowu wykonujemy taką sztuczkę, czyli 10x odjąć x daje nam 3,3 w okresie, odjąć 0,3 w okresie. Co nam to daje? 3 odjąć 0 daje 3, 3 w okresie odjąć 3 w okresie, to jest 0, czyli nic po prostu. Możemy tutaj przecinek 0 wpisać. 10x odjąć x to jest 9x, 9x daje nam 3. No i dzielimy stronami przez to, co stoi przy x, czyli wychodzi nam, że x to jest 3, to są 3 dziewiąte, czyli 1 trzecia. Czyli w zasadzie to, co tutaj powiedziałem, 1 trzecia. Wychodzi to samo. No dobra, ale co jeśli byśmy mieli, powiedzmy, w okresie nie tam jedną liczbę, tylko dwie albo trzy liczby? No to pokażemy taki przykład. Weźmy sobie, oj, że tutaj ta lekcja czwarta się nie pokazała, schowajmy ją. O, dobra, weźmy sobie teraz liczbę, powiedzmy, 0,125, zmienię kolor, żeby było odróżnione, 125 i tak dalej. Czyli widzimy, że 125 jest w okresie, czyli my to możemy zapisać, że to jest 0 i 125 w okresie i to będzie nasza liczba x, czyli to będzie nasze x. Teraz tak, patrzymy, że w okresie mamy 3 cyfry po przecinku. Jak mamy 3, tak, jak była jedna cyfra po przecinku, to mnożyliśmy razy 10. Jakby były dwie liczby po przecinku, to byśmy mnożyli razy 100. A jak są 3 liczby po przecinku, to będziemy mnożyli razy 1000. Będziemy mnożyli razy 1000 wszystko. Czyli pod spodem będzie 1000x. No jak to pomnożymy razy 1000, to się przecinek przesunie o 3 miejsca w prawo, czyli wyjdzie nam 125. I przecinek 125 w okresie nadal zostanie, bo to jest okresowe. Czyli po prostu się przesunął przecinek. Czyli mamy, że 1000x to jest 125 i 125 w okresie. No i robimy teraz znowu sztuczkę, że od tym razem od 1000x-ów odejmiemy jednego x-a. Czyli będzie 125,125 odjąć 0,125. Sobie odejmiemy, czyli zobaczmy, że to jest oczywiście w okresie, 125 tutaj i 125 tutaj są w okresie, czyli tak, od 125 jak odejmiemy 0 to mamy 125, jak od 125 w okresie odejmiemy 125 w okresie, to po prostu zostaje nam 0. Możemy tutaj 0 zapisać albo nic nie pisać. Czyli wychodzi nam, że 999x to będzie 125. A nas interesuje 1x, czyli dzielimy przez to, co stoi przy x, czyli dzielimy przez 999. Czyli dostajemy ułamek taki, że 1x to będzie 125 przez 999. No i ktoś powie, a może to jakaś ściema, skąd on wziął te liczby, tak sobie powiedział, a może tak nie jest. To weźmy, podstawmy na kalkulatorze, ile to będzie. 125 przez 999. Czyli mamy 125 dzielimy przez 999. No i uwaga, chwila prawdy. Jak obstawiacie, mi się wydaje, że wyjdzie dobrze. Mamy 0,125, 125, 125, czyli tutaj widać, o, te liczby są dokładnie tak, jak zapisałem, czyli 125, 125, 125, czyli 125 jest w okresie. Czyli tak działa. Tak właśnie zamieniamy ułamek okresowy na ułamek zwykły. Każdy ułamek okresowy możemy w ten sposób zamienić. Czyli wniosek jest prosty w tym momencie, że ułamek okresowy da się zapisać w postaci jakiejś P przez Q, czyli ułamka zwykłego. Czyli
jest liczbą wymierną. Ułamek okresowy jest liczbą wymierną i o tym też była mowa bodajże w pierwszej lekcji. Mam nadzieję, że się podobała lekcja. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnej.